Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać, jak wykonać sobie zgrzewarkę punktową z transformatora z mikrofalówki. W tym celu musicie usunąć wtórne uzwojenie transformatora, ponieważ ono generuje 3000 V, a my potrzebujemy, żeby jak najsprawniej działało nam zgrzewarka i ten transformator. Potrzebujemy jak najniższe napięcie, a potrzebujemy jak najwyższego prądu. Ja tutaj z tego transformatora wyciągnę około 360 A przy napięciu około 2,7 V bodajże. Ale jeszcze to nie jest to, co powinno być, ponieważ zastosowałem tutaj 16 mm kwadrat kabel, a najlepiej by było, gdyby był 35 mm kwadrat, a najlepiej 50. To jest takie optimum. No a co za tym idzie, gdy zastosowałem ten 16 mm kwadrat, ten transformator się grzeje i tutaj jest napięcie około 2, chyba 7 czy 8 V. To Wam za chwilę zaprezentuję. Ale już do jakichś tam mniejszych celów będzie służyć. Do tego dorobiłem sobie specjalny układ chłodzenia, tak? To jest mój jakiś tam projekt na MOSFET-cie, którego steruje termistor, czujnik temperatury, około tam 8 kilo ohm, ponieważ normalnie powinienem zastosować tutaj około 10 kilo, ale że te wszystkie urządzenia mam gdzieś tam z recyklingu, to akurat takie miałem pod ręką i taki to układ wykonałem. I powiem Wam szczerze, że chyba przy 50 stopniach już mi załącza chłodzenie. Ale zaraz to w dalszej części filmiku Wam zaprezentuję. Co będziecie jeszcze potrzebować? Musicie sobie zrobić, ja tutaj akurat sobie zrobiłem z jakiegoś tam drutu miedzianego, który miałem i jakiegoś tam osłony sobie zrobiłem z węża, żeby po prostu w chwili zgrzewania się nie poparzyć. Ale docelowo też tutaj będzie wałek miedziano, jakiejś tam grubszej średnicy i zaostrzony. Ponieważ będzie mi to służyć do zgrzewania, nie wiem, ogniw czy jakichś tam cienkich blach. I jeszcze do tego, bo teraz to wszystko tak działa na full, na maksa. Z Chin płynie mi sterownik, który będzie sterował czasem zgrzewu i regulacją prądu, tak? Czyli jeśli będziemy coś zgrzewać, jakieś tam cienkie blaszki, na przykład do ogniw, to będziemy sobie ustawiać mniejszy prąd, żeby po prostu tych blaszek nie poprzepalać. I teraz, żeby Wam troszeczkę zobrazować, jak to się ma, to posłużymy się miernikiem, pokażę Wam, jakie jest napięcie na wyjściu tego transformatora. I jeśli się uda, cęgowym zaprezentuję Wam prąd, jaki płynie w chwili zgrzewu, tak? Ale to zobaczymy, czy się uda. Jak to się mówi, to wszystko jest nagrywane z marszu, więc może nie, nic, jakiegoś tam większego błędu nie będzie, uda się to nagrać. Ok, to zaczynamy. Uruchamiamy transformator. Nie stosujcie żadnych metalowych obudów, ponieważ generuje takie prądy wirowe, ponieważ oczywiście to uzwojenie nie jest obliczone optymalnie przez fabrykę, tak? To jest jakieś chałupnictwo, więc ono nawet na jak to się mówi, na biegu jałowym będzie się lekko grzać. Nie zapomnijcie jeszcze, żeby usunąć z rdzenia, gdy usuniecie wtórne uzwojenie, jeszcze między pierwotnym a wtórnym uzwojeniem rdzeń wyposażony jest w takie płytki poprzeczne. Więc te płytki też usuwamy, żeby poprawić sprawność działania tego transformatora. Ok, tyle na temat transformatora. Teraz pokażę Wam, jakie mamy tutaj napięcie. Czyli w tym celu dotykamy sobie miernikiem. Ustawiamy zmienne oczywiście, tutaj nie mamy stałego. Widzicie? Nie wiem, czy to widzicie. Postaram się miernik przybliżyć. 2,7, prawie 2,8 V. A będę chciał już docelowo uzyskać około 2 V. To będzie takie optymalne napięcie. Ok. I teraz, żeby Wam zobrazować też działanie, bo na razie to są, jak to się mówi, wszystko w prototypie, tak? To, żeby Wam zobrazować, jak działa układ chłodzenia. Czyli zobaczcie, podgrzewam sobie, nie wiem, czy wszystko mam podłączone, podgrzewam sobie zapalniczką akurat tutaj w tym przypadku na razie, bo nie mam czym innym.
podgrzewam czujnik. Zobaczcie, wentylator zaczyna pracować. I to jest o tyle fajnie, że ze wzrostem temperatury obroty wentylatora też będą wzrastać. Zagon się będzie wychładzał. Widzicie? Czy słyszycie raczej? Wentylator powoli sobie zwalnia. I teraz, żeby to działało, na razie jeszcze sobie wyłączymy. Oczywiście zachowujemy wszelkie możliwe sposoby, żeby zachować jakieś tam bezpieczeństwo, tak? Więc teraz umiejscowiamy sobie ten czujnik tutaj na między zwojami uzwojenia w tym przypadku. I postawimy sobie go gdzieś tam, żeby nam nie przeszkadzał, a chłodził, a zaczął chłodzić docelowo nasze uzwojenie. Tak jak mówię, to wszystko jest troszkę jeszcze na wariata, ale już tak naprawdę nie mogłem się doczekać. Jeszcze sobie odepnę tutaj, przełożę sobie tutaj kabelki. Nie mogłem się doczekać, żeby się z tym z wami podzielić. Ja wiem, że tych filmików jest na internecie dużo, ale każdy robi to po swojemu i postanowiłem, że ja też w jakiś tam sposób to zobrazuję. Ok. Dobra. Podłączamy. Napięcie wam pokazałem. Mam nadzieję, że wszystko widać. Może przybliżę troszeczkę. Ok. No i co? Spróbujemy na razie pokazać wam coś, żeby zobrazować, jaki prąd płynie. A nie wiem, czy mi się to uda. Nagrywam to jedną ręką. Więc naprawdę to będzie ciężko. Ja sobie kupię tą piankę. Wepnę się miernikiem, nie wiem, czy mi się to uda. Przydałaby się jeszcze trzecia ręka. Nie wiem, czy to będzie widać. Może będzie to widać. Przydałby mi się jakiś stojak na to, ale może tak mi się uda. To wszystko po to, żeby wam pokazać, jaka ta zgrzewarka generuje prąd. Jaki popłynie w chwili zgrzewu. Wiadomo, że takich prądów nie będziemy w chwili zgrzewu uzyskiwać. Ale to tylko dla testów. Zobaczcie. 380. A, nie zdążyłem zablokować. Myślę, że było to widać. To akurat nie zgrzało, bo po prostu za krótko to robiłem i za słabo docisnąłem, ale już widzicie, co się dzieje. Ręce mi się troszkę trzęsą. Miernik już sobie odłożymy. No i teraz pokażę wam na zasadzie gwoździa. Nie wiem, czy mi się to uda. Położymy sobie go tutaj na tej blaszce. O. I tak, to też nie masz tej sprawności, bo mamy duże spadki na kablu. Już kable w tym momencie są gorące. Transformator jeszcze się nie włączył, ponieważ jeszcze nie osiągnął jakiejś tam dużej temperatury. Więc próbujemy. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie wiem, czy wam nie będę zasłaniał. Spróbuję się jakoś przestawić. Pokażę wam na zasadzie gwoździa. Przesunę się jeszcze troszkę. Ok. I jedziemy z tym śledziem. Ciężko jest, mam małą powierzchnię, tą, którą chcę zgrzać. I do tego mam małe te punkty, którymi mogę dotknąć, dlatego jest trochę taka lipa. Ale mam nadzieję, że wam to
Uda mi się to pokazać. Widzicie, jak na złość. Wiem, czy to był dobry pomysł z takim małym. Ale chciałem właśnie na zasadzie gwoździa wam pokazać, bo to będzie najlepiej widać. Może jeśli przesunę to, to może się uda. Może spróbuję tak. Może tak się to uda. Patrzcie, co się dzieje z gwoździem. Widzicie? Jeśli przytrzymam go dłużej, ja go przepalę. I właśnie po to ten sterownik, żeby ograniczyć prąd i czas zgrzewu, tak? Spróbujemy jeszcze raz. Widzicie, już transformator zaczyna się powoli. I zobaczcie, oa! No i oczywiście nie róbcie tego sami w domu, bo będziecie mieli problem. Widzicie? Transformator i słyszycie, transformator się włączył, gwoździa przepaliłem i gwóźdź ładnie się zgrzał z blaszką. Widzicie? Nie chcę go teraz podnosić, bo pewnie będzie ciężki. O! Widzicie? Przepalił. Wpalił się razem w blachę. Więc tak to wygląda. Więc jak widzicie, działa. Działa układ chłodzenia. Wentylator się włączył. Wszystko działa jak należy. Tak jak mówię, docelowo zmienię sobie jeszcze przewody na grubsze, żeby po prostu mniejsze stawiały opór, żeby były jak najmniejsze spadki napięć. Przy czym mniejsze troszkę prądy wirowe, dodatkowo specjalne końcówki sobie dorobię, żeby po prostu też na tych końcach nie było dużych strat. Włożę to w jakąś obudowę plastikową oczywiście, dorobię do tego sterownik, czyli ograniczenie, regulacja prądu, regulacja czasu zgrzewu i w jakimś tam kolejnym filmiku wam to pokażę. Jeśli filmik się podobał, łapka w górę i do następnego filmiku. Pozdrawiam, cześć.